Tym razem testujemy spalanie BMW 320D w wersji Touring, czyli mamy tutaj oczywiście odmianę kombi, a pod maską dwulitrowego diesla o mocy 190 koni mechanicznych. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90 i po przejechaniu już 4 km średnie spalanie wynosi 5,3. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,4. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2050 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7,2. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 13,2. Po 2 kilometrach 9,8. I po 3 kilometrach 8,9.